mamy kolejny dzień, kemping Staszko. My już po śniadaniu, tam trochę posklecałem vloga, także trochę rano popracowałem dla Was, żeby vlog się pojawił robiony dzisiaj. A tutaj, zobaczcie, baseny pełne, ludzi dużo. I tutaj nasi sąsiedzi z kempingu. I tam macie, widzicie, już zaraz morze, plaże. Także skakuję do wody, żeby troszkę się ochłodzić. My wracamy z basenu, już jakiś obiad sobie zrobić. Jak widzieliście, na przebitkach 360, trochę zabawy było. Tu mamy tą naszą piekarnię, market. A tutaj obok marketu jest takie stoisko, warzywniak, na którym możecie sobie kupić świeże warzywa, owoce. My właśnie kupiliśmy ziemniaki, bo dzisiaj robimy, z tego co mi się orientuje, prawdopodobnie jest schabowego z ziemniakami. Tak ktoś Monia mówiła. Także, a tu jeszcze suweniry różne. Idziemy na plaży. To wam pokażę jeszcze panoramę plaży dookoła. Z tyłu domki do wynajęcia oczywiście. I tutaj, a przede mną panorama morza. My za chwilę z Matyldą idziemy na, słuchajcie, animację, jakieś tam są rysowania, jakieś coś tam, nie wiem, malowania. Także pójdziemy, podejdziemy, to wam pewnie pokażę. Póki co jeszcze zażywamy kropeli słonecznej. I zaraz się idę zmoczyć do wody, bo słuchajcie, jest gorąco.
zaczął się animację. Matylda teraz będzie miała za jakieś takie warsztaty z malowania. Tak wam tutaj pokażę, tak to mniej więcej wygląda. Coś takiego. O, tam Matylda siedzi. Macha nam. I tu dzieci będą sobie malowały różne rzeczy pod opieką pani. Także zobaczymy, co tam uda się stworzyć w Matyldzie. Także fajne, bo macie tutaj, to jest 16:30, tylko nie wiem, czy to jest tak, że cały czas tu się siedzi i te półtorej godziny robi coś, czy ktoś tam coś zrobi i może odejść, nie wiem, zaraz zobaczymy. Natomiast fajne jest to, że są te animacje i dzieci mają też zajęcie. Wycinasz? Matyl zaczęła robić takie robią kubeczki, słuchajcie, zaczynają, potem je malują. I Matyldzia już maluje. A co tutaj? O, tak to wygląda. Może jutro przyjdę koszulkę pomalować. No właśnie, bo można przyjść z koszulką i sobie ją pomalować. Tak jak ta dziewczynka malowała, tak? Znaczy chyba dostajemy taką koszulkę. Nie, koszulkę trzeba sobie przynieść swoją. Aha! Koszulkę trzeba swoją przynieść? Swoją koszulkę, a jak? Słuchajcie, my będziemy na plaży, po prostu jeszcze weźmiemy lody, tylko że Matylda wiesz co, pasuje się umyć gdzieś. No. Dobra, słuchajcie, poszukamy jakiś łazienek, żeby Matylda umała sobie ręce, bo zobaczcie, ma całe ma w farbie. Chodź Matyldzia, idziemy tu zobaczyć. Zobaczymy koło basenu. Znaczy znaleźliśmy, Matylda myje sobie ręce, a ja wam tu pokażę jeszcze coś takiego jak obiekty sportowe, bo tu są boiska jeszcze, już wam będę pokazać. Tu jest taki namiot, pod którym były dyskoteki, pamiętam rok temu, a tu macie, patrzcie, boiska, korty, mamy boisko sportowe, a tam w oddali mamy jeszcze korty tenisowe. Sportowo też tu się może jakoś realizować. Pozycyjnie Matyldzia, tutaj jesteśmy przy nudziarni. Tu nawet pan, pozdrawiamy, hala. Pozdrawiamy tutaj, pan pytał o kanał, wziął sobie namiary, także może nam coś zobaczy. I tu macie takie lody po 2 euro gałeczka. Dobra, a my lecimy na plażę. I tu zobaczcie, jaka fajna wieża z kamieni ktoś zbudował. Fajna. I taka ciekawostka tutaj odnośnie tej plaży, moi drodzy. Tu jest kamieniste podłoże, jak widzicie, są kamyczki. Potem takie drobniejsze i znowu większe w wodzie. Jak zobaczcie tych ludzi, którzy tam stoją, słuchajcie tutaj. Oni stoją na piaszczystym już podłożu, także z początku są kamienie. Brzeg kamienisty, wejście do morza kamieniste, a dalej już tam od razu jest piasek. I długo, długo jest płytko, słuchajcie. Tak, to taki biały piasek. Ja wam postaram się to nagrać, może za chwilę. 360. Także zobaczcie to. 360, bo jest wodoodporna. No ta nie jest, także tutaj nie będę zamaczał, bo podkreśliło się na jednym zamoczeniu i tyle jest po kamerze. Jesteśmy, kochani, jakieś 8, może 10 metrów od brzegu. I ja wam pokażę, jak tu jest dno. Tu jest takie jakieś kamienie. Kamieniste, trochę mchów, a pokażę wam dalej. Już cały czas, zobaczcie, idę. Jestem już kawałek od brzegu, a cały czas jeszcze idę pod dno. I już wam pokazuję zaraz to piaszczyste podłoże. Tak więc, tak jak mówiłem, tutaj mamy już piasek. Można spokojnie, bez butów. Także taka ciekawostka, co brzeg jednak i morze chorwackie, to podłoże jest inne w różnych miejscach, nie jest takie samo wszędzie. I jak widzieliście, pryszczyć pod krótką wodą, bo po tej stronie, jak wam mówiłem, to trzeba się wykąpać. Natomiast ja wam pokażę tu jeszcze raz ten stożek z kamieni.
Ja czegoś panu nie pokazałem, bo nie widziałem z tej perspektywy. Słuchajcie, ich tu jest więcej. Zaraz wam pokażę. O, z tej strony zobaczcie. Jest tu ich więcej. Od największego do najmniejszego. Także tak to, słuchajcie, wygląda. Taka idea się zrodziła, jedziemy z Krzyśkiem, słuchajcie, do takiej okolicznej knajpki Maslina, chyba to się nazywa, gdzie widzieliśmy po drodze, jak jechaliśmy, że na tym rożnach pieką te jagnięcinę. Także jedziemy zobaczyć, czy to trzeba zamówić, czy można od ręki kupić. Bierzemy hulajki i ruszamy. Moi drodzy, dotarliśmy z Krzysztofem do tej knajpy. Nazywa się Maslina, jest u wiezie, u tej miejscowości. Zapytali się panów, dzisiaj nie ma, bo tam są te grille, w których robiona jest ta jagnięcina. Dzisiaj jest tylko inne mięso, nie ma tego, ale zamówiliśmy na jutro, słuchajcie, 0,5 kg grillowanej, czy tam, no grillowanej właściwie, bo to na drzewie, na rożnie, jagnięciny. Na spółkę sobie weźmiemy, spróbujemy. Koszt, słuchajcie, za kilogram płacicie 60 euro, my bierzemy 30 euro na spółkę, no to po 15 euro. Spróbujemy, jak smakuje jagnięcina z Wyspy Pak. Także my wracamy, jutro tu będziemy po odbiór. Dzisiaj stwierdziliśmy, że zamówimy sobie pizzę, ale nie będziemy jeździć w lokalu. Wzięliśmy sobie na wynos. Krzysztof przygotowuje nam tutaj taką rzecz jak kino letnie. Także będziemy mieli dzisiaj projekcję filmu. Takiego to wam potem powiem. Krzysiu, jaki to film będzie? To ja. W głowie się nie mieści dwa. W głowie się nie mieści dwa. I tu już wam pokazuję, słuchajcie. Ekran przygotowany. Moi drodzy. Kino letnie. O. Tak to wygląda, tu Krzysztof montuje projektor. Także dzisiaj jest tutaj u nas projekcja filmu. Nawet Matylda zakupiła dzisiaj chipsy, jakieś krakersy, jak to brzmknie, i rozdawała bilety wstępu, także. Ja też mam. Prawdziwe kino. O. Adam ma też bilet. Jaki masz numer biletu? Numer? Tak. 3. Nie jest numer, tylko chodzi o to, że wszystkie osoby. A, okej, okay, dobra. Trzy osoby. Widzicie, to nie jest numer biletu, tylko ile osób, trzy osoby. Ja mam bilet na 3 osoby. Dobra, to zaraz się damy, oglądamy. Taka zmiana tytułu, filmik Co w duszy gra. I tu już wam pokazuję. Sala kinowa, właśnie pełna. Dziewczyny oglądają. Fajny bajer, powiem wam, podoba mi się to. Pomyślałem takim rzutniczkiem, bo to... Już rok temu oglądaliśmy zresztą też na Chorwacji. Tak, to prawda. I wtedy były Avengersi. Nam się przydaje to na wyjazdy zimowe, bo wtedy się kładziemy w kamperze i odpalamy sobie na ścianie i leżymy i oglądamy sobie, wiecie, na 40 calach. To jest bajer, słuchajcie. A rzutnik jest bardzo mały, powiem wam. Małych rozmiarów także. Fajna rzecz, praktyczna, poręczna. Dobra, nie przeszkadzam dziewczynom, bo oglądają seans.